Siemaneczko. Lecimy do garażu. To co znowu tu kombinujesz? Kurwa. Wcześniej kurwa jechałem, skurwysyn mi się zaciął. Jak się zaciął? Zablokowało się sprzęgło w tym. No jak masz luzy takie? Nie, kurwa, na tamtym. Przełożyłem z powrotem to oryginalne. To było i chodzi. Kurwa, pojebane teraz się kręci. 85. Bo widać, że chyba się przecinało, tylko przecierało końcem. No, się gdzieś zaciął. Po prostu zjeżdżałem z górki. Nie. I nagle tylko pras! Albo coś podeszło pod szczotkę i się nie cofnęła jedna i dlatego. Nie wiem. Wiem, że kurwa ten. Dobra, bo ja nagrywam na YouTube. W każdym razie. Cóż, no będziemy reanimować Aprilę. Trochę się podszkolił w skuterach. No i będziemy próbować dostosować sprzęgło do Aprili, żeby ją nie muliło, żeby wchodziła wreszcie na uczciwe obroty. Bo tak to się w ogóle nie kręci i nie jedzie, a to pasuje, żeby to kręciło się, wchodziło w rezo i wtedy dopiero kurde jechał. No i mi się wydaje, że uda mi się ustawić, bo jest tam tych kurwa z tych skuterów, z tego kurde z kolibrów, nie z kolibrów, z takich pierdół. Od kolegi podostawałem trochę kurde, trochę kurde zorganizował. No i będziemy kurde próbować dostosować te sprężyny, jest sprężyny na tych wariatorach, paski, nie paski, jakieś pierdółki i spróbujemy, żeby Aprila leciała tą stóweczkę prawie. Nie no, jak poleci 80, to będzie zarąbiście. I cóż, zrobimy redukcję masy oczywiście, tam co niepotrzebne to się wywali, jakoś instalacje się ogarnie, bo tam były przebicia, w niektórych miejscach troszeczkę iskry leciały. No i cóż, no i będziemy latać na skuterach, no. Enduro. Dobra, ale w dzisiejszym odcinku nie będziemy mówić o tym. Kurde, lecz... dlaczego warto nauczyć się jeździć motorem? O, taki odcinek będzie. Pokrzyżowały mi się wszystkie plany. Jakbyście chcieli, no to nagram to troszeczkę lepiej, ten odcinek. Na razie wam tak pokażę tylko poglądowo. A zrobimy z odpalania motoru, z odpalania sprzętu samochodowego, żeby wam pokazać, że to jest prawie że jeden pieron. Mianowicie, no jak siedzicie sobie na motorku albo coś, nauczycie się nim operować, po prostu operować sprzęgłem, operować gazem, zmieniać biegi, to wierzcie mi, że jest to, nie jest to takie trudne, jakby się mogło wydawać. I ta sama zasada działania jest w samochodzie, lecz no nie ukrywajmy, sprzęgło, gaz, hamulec i to wszystko jest w innym miejscu. No niestety jazda na skuterze no nie uczy niczego, tylko równowagi. Chociaż na skuterze czasami... Chociaż czasami jazda na skuterze jest bardziej niebezpieczna niż motocyklem. Ja? Ile mocy! I kamienie po chodzie piją. Chwilka przerwy. Idziemy do lanosika, pokażę wam jak jest w środku. Pokażę wam, że rzeczywiście jest... Proszę tutaj nie sugerować się tym syfem. Mianowicie dlatego, że to auto jest tylko takie, żeby dojechać do roboty. Zaczniemy tylko temat. Jak się wam spodoba, będziecie chcieli, no to nagramy. Pokażę wam, odpalimy, przejedziemy się jednym sprzętem, samochodzikiem, przejedziemy się motorem jednym, drugim, autem jednym, drugim. Pokażę wam, że rzeczywiście no, będzie taka nauka jazdy samochodem. Można powiedzieć, bo teraz nie chcę mi się na podwórku palić nawet dla nosika. To jutro ewentualnie wam pokażę, jak będziecie chcieli. No, no to się weźmie i ewentualnie wtedy się nagra taki odcinek. To, ale to musicie pokazać na dole w komentarzu. Komentarz dla statystyk jakiś pierdzielnąć, łapeczka oczywiście w górę. No i nagramy. Nauczę was samochodem jeździć. Nauczę was autem jeździć, nauczę was motorem. No motorem to już jest na kanale filmik z nauki jazdy. Mi się wydaje, że taki, jakby to powiedzieć,
bardzo łatwy i szybki sposób do nauki jazdy, startowania i zmieniania biegów. W samochodzie jest to samo, jak ogarniecie tamto, to wierzcie mi, że w samochodzie nie ma dużej filozofii, jest to samo praktycznie co tam, po prostu te same czynności trzeba powtórzyć, lecz gaz, sprzęgło, jak to mówiłem wcześniej, lewarek odbiegów i wszystko jest w innym miejscu. No. No i też troszeczkę jest gorzej samochodem ze względu takiego, że siedzicie w puszce, nie? W puszce nie widać tak dokładnie wszystkiego jak w jeździe motorem, nie? No i dobra, no jak tutaj mówiłem wam, no tam skrzynia i wszystko, mam nadzieję, że wiecie jak jest w motorze, ewentualnie no to pokażę to w drugim filmiku dokładniej. A jak jest to w samochodzie, no w samochodzie jest skrzynia biegu tutaj. No i różne samochody mają różną skrzynię biegu, ogólnie bieg wsteczny, u mnie w Lanosiku jest bieg wsteczny do przodu, nie? Lecz nie wrzucimy wstecznego, ponieważ u mnie jest blokada. Blokada jest tutaj i dopiero jak podciągniecie wajchę, muszę przesunąć sprzęgło, wtedy wam puści, żebyście wbili wsteczny, nie? W różnych samochodach, bo przeważnie wsteczny jest tak jakby do tyłu i po prostu do tyłu, nie? I tam tak samo jest, może być taka blokada, może być wciskany, są różne opcje. W samochodzie jest tyle lepiej niż w motorze, że sobie można wrzucić bieg wsteczny, nie? No, w motorze no to wsteczny to załączacie Flintstona i lecicie do tyłu, nie? A w samochodzie no to już przy tej puszce, co waży około tony, no to trzeba już do tego biega, a nie nogami polecicie. No i tak samo widzicie tutaj biegi, no jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, skrzynia tu jest piątka plus wsteczny. Tak samo, zaraz włączymy podgląd, tak samo tutaj pod nogami, możecie zauważyć, tu mamy sprzęgło, nie jak w motorze, bo w motorze no niestety sprzęgło trzeba wciskać ręcznie, tutaj jest one operowane nożnie. Po środku macie pedał hamulca i oczywiście pedał gazu. Te dwa pedały operuje się jedną nogą, czyli tą co gazujecie, operujecie tak samo hamulec, a sprzęgło operujecie tylko jedną nogą. Są jeszcze automaty, ale to nie będziemy ogólnie się w to zapędzać, ponieważ chcę tak bardziej porównać te motocykle z samochodem, więc samochód ze skrzynią manualną to najprościej można porównać z motocyklem, nie? No i oczywiście tu macie jeszcze takie dodatkowe pierdółki jak światła i to wszystko. W motorze też macie takie ogólnie udogodnienia, lecz no nie ukrywajmy, nie w każdym, jak w crossach przeważnie nie ma. Taki głupi trochę odcinek wyszedł. Ale pokażę wam to w następnym, jak będziecie oczywiście chcieli. No już chyba powtórzyłem się chyba z milion razy. Dobra, ja lecę zmontować szybko ten filmik, zrobię sobie coś do jedzenia. I zabieram się za Aprilę, żeby ogólnie wam coś ponagrywać i wreszcie się tym sprzętem przejechać, bo dawno nie był przepalony. I polatamy sobie skuterami tutaj z kolegami, bo ogólnie... U nas tutaj po prostu wzięło ludzi w okolicy na skutery i powstał jakiś tam gang skuterów, normalnie terroryzują wioskę, stare bohery, kurde, babcie już narzekają, że terroryzują wioskę skuterami, czyli teraz na krosowcy sobie trochę odpoczną, bo teraz normalnie wszyscy się poprzerzucali na skutery, to ja muszę też zacząć skuterem jeździć aprilką, nie? Widziałem tam na kanale, że wam odcinki ze skutera się podobały, bo jest dość dobra frekwencja, więc polatamy trochę skuterkiem enduro. Nauczenie się jazdy motocyklem no nie jest trudne, a zarazem jest przydatne. Choćby nawet nie macie swojego motocykla, macie jakiegoś tam znajomego, możecie się spróbować nauczyć jeździć na tym motorze, nie? No, to wam nie zginie, na pewno wam się przyda, nie? Oczywiście bluzka w pierdolka jest. Oczywiście zaraz pewnie ktoś w komentarzu napisze, no gorąco jest, no muszę jakoś, kurde, przetrwać, nie?
Więc na razie, do następnego. Trzymajcie się standardowo. Hej! Tak jak mówiłem, komentarz dla statystyk musi być. Koniecznie łapeczka w górę, chyba że się wam nie podobało, to łapeczka w dół. 3, 2, 1, go!